Współpraca polsko-amerykańską polsko-amerykańska. wieś, rolnictwo jest polskim interesem narodowym, podkreślał podczas drugiego ogólnopolskiego święta wdzięczni polskiej wsi premier Mateusz Morawiecki. W Kolnie na Podlasiu szef rządu zapowiedział pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Drugie ogólnopolskie święto wdzięczni polskiej wsi to podziękowanie rolnikom i mieszkańcom wsi za trud ich pracy, ale też za przekazywanie wartości i kontynuowanie tradycji. Bogu dziękujemy za ziemię, za plony, które być może nie są takie, jakbyśmy pragnęli, ale dziękujemy szczególnie za tych ludzi, którzy służą tej ziemi, a przez to służą każdemu z nas. Podkreślał w czasie Eucharystii Dziękczynnej ordynariusz diecezji łomżyńskiej ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Niższe plony to przede wszystkim wina suszy. Polskie państwo nie zostawi rolników w potrzebie, deklarował premier Mateusz Morawiecki. Polskie państwo musi też w biedzie pomagać polskiemu rolnikowi. Polskie państwo jest po to, żeby wspierać w trudnych momentach. Ta pomoc to tysiące złotych dopłaty do hektara, jeśli straty od suszy przekraczają 70%. Ta pomoc będzie wypłacana już we wrześniu. Będziemy starali się, żeby jak najszybciej ci, którzy zostali doświadczeni klęskami, tę pomoc od państwa otrzymali. Zapewniał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Pomocą dla rolników są też programy retencji i zatrzymania wody. Od września na wsparcie finansowe będą mogły liczyć gospodarstwa, które będą budować systemy nawadniające i retencyjne, jak studnie czy zbiorniki. W przyszłym roku zostaną uruchomione duże programy retencyjne. Wartość tych inwestycji przekroczy 14 miliardów złotych. Dbałość o rozwój wsi i rolnictwa to interes narodowy, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy importu produktów zachodnich ideologii, różnych rewolucji obyczajowych. Chcemy, żeby polskie produkty były na zachodnich stołach. I tak się dzieje, eksport naszych produktów rolnych z roku na rok rośnie. Niemieccy politycy i ekonomiści uważnie przyglądają się naszej gospodarce. Ta u naszych zachodnich sąsiadów wyraźnie kurczy się. Świadczy o tym chociażby spadek niemieckiego PKB. Polska gospodarka ma się dobrze. Ku zdumieniu całej opozycji komentatorów gospodarczych z ostatnich lat, jesteśmy, szanowni państwo, w okresie wyjątkowej równowagi. Równowagi, która jest dostrzegana przez Komisję Europejską, przez analityków z całego świata. Zagraniczna prasa pisze nawet o małym cudzie gospodarczym w naszym kraju. Są także prognozy, które mówią, że wzrost gospodarczy przekroczy 5%. W czasach, kiedy w strefie euro jest wzrost gospodarczy około 1%, w Niemczech w okolicach zera, u nas powyżej 4%. Czyli potrafimy w trudnych, zmiennych okolicznościach zadbać i o finanse publiczne państwa, i o najsłabsze grupy, które tego potrzebują. Taki jest też cel tak zwanej piątki Prawa i Sprawiedliwości, która dostarcza dodatkowe środki do naszej gospodarki. Trafiają one do obywateli i generują popyt. Dobra sytuacja polskiej gospodarki jest efektem właśnie polityki gospodarczej, a przede wszystkim tej piątki PiS. W sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach pogorszenia koniunktury kluczowe znaczenie ma właśnie popyt. Wskazuje ekonomista i poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Henryk Wnorowski. Temu, co dzieje się w Polsce, uważnie przyglądają się niemieccy politycy i ekonomiści. Gospodarka u naszych zachodnich sąsiadów kurczy się. PKB w drugim kwartale spadło o 0,1%. Ten spadek łączy się z bardzo słabymi wynikami w przemyśle, a zwłaszcza jeśli chodzi o nastroje, które tam panują. Wskazuje ekonomista dr Jerzy Michałowski. Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja na światowych rynkach. Chodzi głównie o wojnę handlową na linii Stany Zjednoczone-Chiny, wskazuje ekonomista dr Krystian Mieszkała. Pogarsza się koniunktura na rynkach światowych, a gospodarka niemiecka oparta jest w głównej mierze o eksport. Niemcy to nasz główny partner gospodarczy. Czy recesja za Odrą uderzy w naszą gospodarkę? Polska gospodarka nie pływa już wraz z gospodarką niemiecką, mówiąc w przenośni, że jesteśmy coraz bardziej samodzielni. Owszem, ten popyt niemiecki jest ciągle istotny, natomiast
na razie nie poczuliśmy negatywnego oddziaływania recesji w gospodarce niemieckiej. Powstaje pytanie, czy ten trend długo się utrzyma. Jeśli inflacja pozostanie pod kontrolą, to w tym roku recesji raczej się w Polsce spodziewać nie musimy. Inflacja jednak rośnie. W lipcu rok do roku wyniosła 2,9%. To najwyższy wskaźnik od 7 lat. Polska, jak wskazuje niemiecki ekonomista Markus Krall, powinna trzymać się także z dala od strefy euro. Według jego prognoz pod koniec 2020 roku nastąpi załamanie niemieckiego systemu bankowego i dojdzie do krachu w strefie euro. Wszystko, jak twierdzi, przez wadliwą konstrukcję, jaką jest Euroland. Sieć szpitali nie poprawiła sytuacji finansowej placówek medycznych. Nie zmniejszyły się także kolejki do specjalistów. Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że głównym powodem są niskie nakłady w sytuacji wzrostu wynagrodzeń w służbie zdrowia. Sieć szpitali miała poprawić kondycję placówek. Według raportu NIK-u tak się jednak nie stało. Służba zdrowia kuleje tu w Polsce cały czas. Przyczyny są dwie, zauważa ekonomista Marcin Kędzierski. Po pierwsze dlatego, że pieniędzy w służbie zdrowia jest wciąż za mało i musimy wydawać o wiele więcej niż dzisiaj. Dzisiaj wydajemy niecałe 100 miliardów, ale musimy wydawać o kilkadziesiąt miliardów więcej, aby mieć świadczenia na poziomie, który by nas satysfakcjonował. Po drugie, mamy za dużo szpitali, które generują niepotrzebne koszty, wskazuje ekonomista. Placówki nie wykorzystują maksymalnie swoich możliwości, mówi przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman. Rzeczą, na którą Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, a o czym my również bardzo często podnosimy, to jest kwestia racjonalizacji, czyli właściwego wykorzystania łóżek szpitalnych i rzeczywiście sprowadzenia tego do konkretnych potrzeb. Według NIK-u, choć rosła wartość zawartych przez placówki umów na udzielanie świadczeń i rosły przychody z działalności leczniczej, to znacznie szybciej przybywało niezależnych od szpitali kosztów, na które złożyły się m.in. ustawowe wzrosty wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń może cieszyć, ale nie przekazanie odpowiednio wysokich środków dla szpitali na ten cel już nie, podkreśla Maria Ochman. Należy zaznaczyć jednak koszty wynagrodzeń w kosztach szpitala, tak aby Narodowy Fundusz Zdrowia, przekazując pieniądze na świadczenie w formule właśnie tego ryczałtu, również zaznaczył, jaka kwota w tych środkach jest przeznaczona na wynagrodzenia. Sieć szpitali wprowadziła jednak pewną stabilizację dochodów, mówi lekarz medycyny Stanisław Misztal, członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala imienia Jana Pawła II w Zamościu. Nie grozi mu upadłość, dlatego też ta pewność, że szpital będzie, pozwala na zatrudnianiu wielu specjalistów, w tym z odległych terenów i na zmniejszenie kolejek. Na przykład miało to miejsce w przypadku kardiologów. Sposób finansowania szpitali opiera się na ryczałcie wypłacanym przez NFZ. Jego wysokość dla szpitali, które zrealizowały świadczenia poniżej 98%, jest zmniejszana, a gdy przekroczy 100%, zwiększana. To wszystko są zabiegi, które poprawiają sytuację, ale głównym problemem jest ciągle zbyt niski poziom nakładów na służbę zdrowia. Rząd zapowiada, że te będą systematycznie rosły. Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do spójnego życia wiarą. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański papież podkreślał, że takie życie przekłada się na konkretne uczynki. No jaki ojciec święty? Ale zobacz, jak diabeł ich zrobił w konia, że robią to, czego nie mogą. Podkreślał papież, nie ma ograniczonej liczby miejsc. Wszystko zależy od nas, czy już teraz obierzemy właściwą drogę. Drogę, która jest dostępna dla wszystkich, ale wymaga wysiłku, zaangażowania i wytrwałej woli życia Ewangelią. Jesteśmy wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się. Ewangelia wyraźnie mówi na dzisiejszą niedzielę, abyście nikogo na ziemi nie nazywali Ojcem Świętym, albowiem jeden jest tylko wasz Ojciec, ten w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście. Przecież Ewangelia wyraźnie mówi, abyście nikogo nigdy na ziemi nie nazywali Ojcem Świętym, albowiem jeden jest Ojciec, ten wasz w niebie, a wy wszyscy, abyście byli braćmi. Modlił się o jak najszybsze opanowanie tej dramatycznej sytuacji.
Wakacyjne warsztaty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dobiegły końca. Ich zwieńczeniem była uroczysta msza święta, której przewodniczył dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Przyjechali z różnych zakątków Polski i świata. Przyjechałem z Włoch. Młodzi pod okiem ekspertów zgłębiali tajniki pracy dziennikarza. Te warsztaty dały mi taką możliwość postrzegania inaczej świata. Świata pełnego medialnych manipulacji. Tego, jak ją rozpoznać i jak sobie z nią radzić, młodzi uczyli się od ekspertów. Warsztaty w WSK uczcie się, moi kochani, pozyskiwania dla Słowa Bożego, dla prawdy, dla Biblii. No ale tę prawdę trzeba mieć, trzeba Jahwę zgłębiać słowo. Co to jest Jahwę? Dowiedz się. Chociaż to jedno słowo, bo to najważniejsze słowo świata. Czy wiesz, że to jest imię Boże? 7000 razy w Biblii to występuje. Czy wiesz? Efekty warsztatów muzycznych można było usłyszeć podczas dzisiejszej Eucharystii w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II.